Ryży chuj, czyli Donald Tusk obiecał dzisiaj, że jak tylko wygra wybory, od razu pojedzie do Brukseli i odblokuje pieniądze. Ale są dwa naprawdę poważne problemy. Przede wszystkim, jak tylko on dojdzie do władzy, to znowu będzie pozwalał okradać Polskę i Polaków na grube miliardy. Przy czym miliardy, które są wyprowadzane z Polski, to są realne pieniądze, które mają wartość na całym świecie. Natomiast unijne dotacje są to pieniądze wydrukowane. Są to pieniądze, które nie mają żadnej wartości poza Unią Europejską. Gdyby Unia Europejska tymi pieniędzmi chciała cokolwiek kupić na świecie, wszyscy powiedzą, pierdolcie się, przecież dobrze wiemy, że te pieniądze nie mają żadnej wartości. I to, co jest w tym wszystkim najgorsze, że ludziom wmawia się, jak to Unia nam daje zajebiste pieniądze, natomiast nie mówi się o tym, ile realnych pieniędzy, prawdziwych pieniędzy, za które można na świecie wszystko kupić, wyprowadza się z Polski. Strefa euro funkcjonuje jak kasyno. Czyli wewnątrz kasyna możemy sobie za żetony kupić wszystko. Poza kasynem one są chuj warte. I tak, moi drodzy, próbuje się Polaków mamić, wmawiać, jak to jest, kurwa, wyjebiście dostawać unijne dotacje. Prawda jest taka, że te pieniądze mają realną, umowną wartość tylko wewnątrz strefy euro, tylko w Unii Europejskiej, natomiast poza Unią są nic, kurwa, nie warte. A pieniądze, grube setki miliardów, które się będzie z Polski kraść, które będą znowu wyprowadzane z Polski, to są realne pieniądze, które wszędzie na świecie mają prawdziwą wartość. Ja wiem, że większość tego, kurwa, nie rozumie, ale zadbali już o to pseudoeksperci, którzy po prostu mamią Polaków. Moi drodzy, mam nadzieję, że będziecie wiedzieli, jak głosować. Uchwalę ojczyznę.